widziałam dwoje ludzi. Oboje biegli, tak jak dzisiaj było podczas uwielbienia. Zachowamy wiarę, dokonamy biegu. I ci ludzie tak wyznawali. Ale zobaczyłam ich później i jeden wyglądał jak maratończyk. Drugi wyglądał, jakby wybierał się biegać po górach. I był bardzo dobrze wyposażony. Jeden i drugi mówił, jestem wyposażony. I to była prawda. Z tym, że jeden dał się oszukać. I pokładał ufność w sobie. Sam się wyposażał. Drugi był lekki. Miał tylko to, co potrzeba, ale wierzył, że jego zaopatrzeniem jest Pan. I chcę powiedzieć coś takiego, że jeżeli to jest, widzisz siebie w tym, że masz plecak, masz obciążenia, to ściągnij to. Przyjdź do lidera, przyjdź do pastora, do osoby, która jest silniejsza i pozwól się rozebrać. A wtedy twoje wyznanie będzie prawidłowe. Amen.